Siema wszystkim, z tej strony Soul i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie bić naprawdę dużą ilość expa. Więc jeden co musicie zrobić, dajemy sobie tutaj szukaj. Jeżeli tutaj będziecie, musimy sobie wpisać ten kod, który widzicie teraz dokładnie na ekranie. Dajemy sobie enter i teraz wybrałem pierwszą mapkę po lewej stronie. I teraz musicie zwrócić tutaj uwagę, żeby było XP, ponieważ jeżeli go nie będzie, to po prostu tego expa nie będziecie dostawać. Dajemy sobie oczywiście prywatną, żeby nikt tutaj wam nie przeszkadzał. Dajemy sobie wybierz, no i teraz dajemy graj. Teraz szybko wchodzimy do sklepu i wpisujemy kod Soul. Jeżeli to zrobiliście, naprawdę bardzo wam dziękuję, bo dzięki temu mogę realizować konkursy. Ostatnio był konkurs na 2 kraty PWM, więc po prostu jeżeli chcielibyście brać w nich udział, to musicie mieć mój kod pisany. Jeżeli to zrobiliście, naprawdę bardzo wam dziękuję, no i teraz po prostu czekamy, aż was załaduje do mapki. Jeżeli was załadowało, musimy się udać do farmy, czyli lecimy tam i dokładnie tam musimy się udać. Tutaj do tego jakby po prostu portalu, że można tak to nazwać, dokładnie tutaj. Więc idziemy sobie do niego i po prostu musimy sobie tutaj wejść. I teraz jeżeli was przeteleportowało, musimy podejść dokładnie w to miejsce, robimy tutaj emotkę i po prostu ją anulujemy. No i teraz po prostu czekamy, aż ten timer dobiegnie końca i musicie sobie sprawdzić, czy dostajecie expa, czyli po prostu sobie biegamy. I jak widzicie, jeżeli będzie dostawać expa, to znaczy, że mapka po prostu będzie bardzo dobrze działać. Jak widzicie, ja dostaję, także wszystko jest w porządku i sobie po prostu czekamy, aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli czas to się skończy, podchodzimy, mamy 3 przyciski. W pierwszym musimy sobie wpisać 7. W drugim musimy sobie wpisać 3. I w ostatnim musimy wpisać sobie 6. Dajemy sobie teraz confirm. Jedyne co musimy zrobić, to bierzemy sobie teraz grappler i idziemy sobie do secret area. Jest dokładnie tutaj. I teraz idziemy sobie do pierwszego miejsca, które będzie tutaj na górze. Także jeżeli sobie tutaj wejdziecie, to musimy sobie po prostu jeszcze wyżej wejść. Idziemy do tych pierwszych budynków teraz, żeby nas złapało wcześniej. Idziemy tutaj z tyłu i dokładnie tutaj będzie przycisk, więc podchodzimy, tutaj mamy przycisk i musimy sobie go po prostu kliknąć. Nie wiem dlaczego go nie ma, więc pójdziemy sobie najpierw do innych budynków. Więc dobra, zacznijmy sobie jeszcze raz od początku. Więc pierwsze co musimy zrobić, to musimy sobie po prostu wejść na pomarańczowy budynek i tutaj będzie przycisk, który musimy sobie znaleźć. On gdzieś tutaj jest po prostu schowany, także muszę go po prostu znaleźć, bo już nie pamiętam gdzie on był. Także sobie tutaj po prostu szukam. Teraz musimy sobie przejść po prostu tutaj, także idziemy sobie dokładnie z tej strony i tutaj będą takie śmieci i musimy sobie po prostu znaleźć ten worek i na nim będzie pierwszy przycisk z expem, także klikamy sobie go. Teraz musimy sobie pójść do kolejnego miejsca, czyli dokładnie domek z palmą. Idziemy sobie tutaj i teraz w tym miejscu będzie przycisk, także sobie go klikamy. Gdzie go kliknęliście, to teraz idziemy sobie jeszcze tutaj do środka. Jeżeli sobie wejdziemy tutaj, także gdzieś powinien być przycisk schowany, tylko dokładnie nie pamiętam w którym miejscu był, ale gdzieś tutaj powinien być. Niestety go chyba nie znajdę z tego co mi się wydaje. Także po prostu wam go nie pokażę. Jak widzicie, dostajemy 50 tysięcy expa. No i teraz idziemy sobie do kolejnego miejscówki, do kolejnej miejscówki, czyli dokładnie tam. Niektóre przyciski się po prostu pozmieniały, dlatego tak po prostu nie wiem w których miejscach one są. Więc idziemy sobie teraz tutaj do kolejnego miejsca na schody. I dokładnie teraz do tych beczek. I w tym miejscu także będzie kolejny przycisk expam. Nie wiem dlaczego się nie pojawił, ponieważ on tutaj był. Coś tu jest nie tak. Nie wiem dlaczego, ale przycisk był tutaj i go po prostu, jak widzicie, nie ma. Więc sobie idziemy stąd. Nie wiem dlaczego w ogóle nie działa połowę przycisków. Jeszcze raz sobie spróbuję tutaj wejść. No wszystko powinno być tutaj pokazane. Nie wiem dlaczego ich tutaj po prostu nie ma. Także no, nie ma go, więc idziemy sobie jeszcze do kilku miejscówek, które możemy sprawdzić, czy w nich jest po prostu przycisk. Także wbijamy sobie najpierw tutaj do telefonu, czyli telefony będą nie tutaj, czyli musimy sobie podejść. Jeżeli są tutaj telefony, to po prostu podchodzimy sobie z lewej strony i tu powiem także być przycisk. Jak widzicie, znowu go nie ma, a przed chwilą był. Także nie ma tych przycisków, dostałem 50 tysięcy expa. Nie wiem dlaczego mi się one nie pokazują, powinny one po prostu tutaj być.
Więc jeszcze przejdziemy sobie do jednego miejsca, w którym może być przycisk. Więc musimy sobie po prostu pójść tutaj dokładnie w to miejsce, na pomarańczowy budynek i dokładnie tutaj przycisk. Jak widzicie, go nie ma, także jeszcze sprawdzimy sobie jedną miejscówkę. Nie wiem, dlaczego w ogóle tak sobie przyciski zostały pousuwane. Także pójdźmy sobie jeszcze tutaj, do ostatniego miejsca, dokładnie tu. I tutaj także powinien być przycisk, którego niestety nie ma. Także dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, życzę wam miłego wspienia. Nie widzimy się już w kolejnych filmach. Siemanko!